Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W poniedziałek odbyła się ostatnia w 2019 roku sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Radni przyjęli wszystkie projekty uchwał. Sesja rozpoczęła się od mocnego sprzeciwu radnych Zdzisława Burzały i Tomasza Gatnera, którzy wyrazili dezaprobatę wobec wprowadzenia na 2 godziny przed sesją do projektu uchwały budżetowej środków, które mają być przeznaczone na inwestycje na drodze Myjomice-Kierzno. Ich zdaniem takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, bowiem radni nie mieli czasu, aby zapoznać się z tym tematem. Ja okiem tego szybko rzuciłem, niewiele tam zdążyłem wyczytać, bo nie wiedziałem o tym i prosiłbym, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Radny Tomasz Gatner pytał, co ma odpowiedzieć mieszkańcom, którzy pytają o liczne inwestycje i słyszą, że nie ma na to na razie środków, po czym nagle z końcem roku budżetowego powiat kępiński przekazuje nieplanowane wcześniej środki na inwestycje. Realizujący pewne inwestycje chcemy, aby one były chlubą tego powiatu, a nie były kolejnym elementem, nad którym można byłoby się pochylać i negatywnie o nim cały czas mówić i odświeżać jak stary kotek, tylko zakończyć inwestycję i zapomnieć o niej na kilka lat. Także traktujemy te inwestycje bardzo poważnie i do tego pewnych rzeczy, o których tutaj mówimy, staramy się, aby jednak zakończyć i zapomnieć. Temat dotyczy kwoty 63 tysięcy złotych, którą przekazano na zmianę lokalizacji przejść dla pieszych na drodze z Myjomic do Kierzna, budowę chodnika przy kościele i przebudowę rowu przy wiacie przystankowej w Kierznie. Podczas sesji obecna była poseł Parlamentu Europejskiego Angelika Możdonowska, która poruszyła m.in. temat związany z inwestycjami realizowanymi na terenie powiatu kępińskiego. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.